Witam Was bardzo kochani serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj witam się z Wami ostatni raz w moim ulubionym miejscu do nagrywania, bo tu mam zawsze przed oknem jestem i w ogóle. Dzisiaj zaczynamy vloga z przeprowadzki. Tak, przeprowadzamy się. Bardzo się cieszę. No, teraz mam stawiać kilka klipów, które może się nadają do stawienia, które nagrywałam podczas, nie wiem, wybrania farby, czy coś w tym stylu, może coś się nada, więc teraz. Że jak się coś w nimi stanie, jak będę coś w tacie pomagała, ubrudziła tak, że nie będzie szło tego zmyć, to raczej nie będzie mi szkoda. Chociaż ten top tak trochę, ale nie mam chyba nic takiego. Dojechałam, powiem Wam, że musiałam... Daleko zaparkowałam samochód, bo tu jest strasznie słabo z miejscem parkingowym. Niosłam trzy farby, to zaraz. Ogólnie to jest pokój, który chciałam, aby był moim pokojem. Niestety to nie będzie mój pokój. Mój pokój będzie... tu. No jest mniejszy. Sporo, ale mam szafę. Mogę nagrywać? Mogę nagrywać. Przed chwilą do Was gadałam, się nie nagrywał. Nie wiem dlaczego. Pokażę Wam zaraz, jaki kolor będzie. Chociaż nagrywałam wczoraj przebitki chyba mojego koloru ściany. Jest numer 27 parny, czyli mój szczęśliwy numer. I uznałam, że to jest ten kolor, który muszę mieć. Do mojego pokoju wybrałam coś takiego. To jest białe, ale takie trochę biały w żółty. Taki ciepły biały bym to nazwała. I no... i tyle, nie? Tyle. Czekam sobie, kochani, właśnie na Alicję. Wzięło mnie na takie przemyślenie, że powiem Wam, że ja bałam się, że jak ja tu nawet dzisiaj przyjadę, ja się będę strasznie jakby czuła nieswojo w tym mieszkaniu, będę się jakoś bała, czy coś w tym stylu. A naprawdę czuję się dobrze, jakby... no, czuję się dobrze, czuję się swobodnie, więc chyba to jest dobry znak. Dobry znak chyba to jest. Dobra, teraz trochę spraw takich, ten dzisiaj miał przyjść mi meble, przyszły wczoraj była niedziela, więc byłam w szoku, jakby łatwo, że się wczoraj miał przyjść, ale ja byłam pewna, że nie przyjdą, bo jest niedziela, jakby nie handlowa, więc jakby kurierzeniowo. A przyszły mi meble, więc tylko je tam zaniosłam, w mieszkaniu zostawiłam i w sumie dzisiaj będziemy skręcać biblioteczkę i łóżko, jeszcze mi przyjdzie toaletka i no, i stąd biorę jedną półkę, szafkę. Co też było na vlogu, jak to składałam. I to tyle. Pod koniec tego dnia was w poniedziałek. Będę pewnie tam mieszkać. Znaczy weekend już tam na pewno będę spała. Ogólnie spakowała, o Jezu. Spakowałam już praktycznie wszystko ubrania. Tu moje półki są puste, to zostawiłam takie, w których, o Jezu, jakiś włos. W których mogłabym chodzić. Tu zostawiłam jakieś tam trzy rzeczy, których nie biorę, tylko biorę sam ten płaszcz. I tak to wsią. I z tej komody tam. Też. Wczoraj pozbyłam się książek. Misionia! Pięknie. Dobra, ja już mam pierwszą turę rzeczy. Mam praktycznie no, całą swoją szafę, ale to Wam mówiłam. Wczoraj przewiosłam wszystkie książki. Tu trochę rzeczy jest. Bagażnik cały. I no, mi zostały w sumie takie pierdoły i kosmetyki przewieźć, więc to też zrobię na dniach. Jakby nie mam gdzie kosmetyków, ponieważ toaletka mi przyjdzie w następnym tygodniu dopiero. Więc z tym się aż tak nie śpieszę. No i co? Ja tak to właśnie wygląda teraz. Tu mam kartony, jesteśmy w moim pokoju. Tak wyglądały ściany w tym pokoju. Zaczęłam, kochani, składanie mebli od łóżka i widzicie, to tuż parę, jakby trzeba beknąć i jakby ja nie mam, to tuż, ja mam za mało siły i chyba nie zrobiłam dobrze, że zaczynają od łóżka. Złożyłam biblioteczkę, ale ona będzie na tej ścianie. Łóżko odstawiłam tak jak jest, idę chyba po ubrania przynosić, no bo ja w ogóle teraz nie będę miała co robić przez ten czas, dopóki nie będzie mojego taty i mi nie pomoże z tą pierwszą przeszkodą, więc no. Męczę się znowu z łóżkiem, jakby tego, co nie umiałam zrobić, zrobił mi tata i okazało się, że zrobił to dobrze, ale ja zrobiłam na odwrót jakby elementy, więc jakby musiałam to rozkręcić, bo to już było skręcone i teraz nie mogę wyjąć tych kołków. Nie.
Okej. Okay. O Jezu! No wiedziałam, że jednak ten statek by się przydał. Kochani, ja właśnie kręcę szufladę, łóżko już stoi. Robię szuflady, dlatego że tata do mnie mówi, zostaw to, skręci się jak się przyjedzie. Ja już chcę mieć to z głowy, chcę szafkę na książki dać na tą stronę, gdzie ma być. I co? I co chcę jeszcze? Poukładać książki po prostu chcę. Okej, kochani. Łóżko stoi, czas na drugi materac. Już jeden leży. Przeprowadziłam się. Jakby jeszcze mój pokój jest pusty, ponieważ mam tu tylko łóżko, szafę i komodę na książki. Ale dzisiaj jedziemy po toaletkę, bo przyszła mi na wieść do dziadków. Jestem w drodze po toaletkę, ponieważ zamówiliśmy właśnie ją do babci, piję sobie kawkę, przed chwilą też się najadłam, więc no, tak po prostu chciałam zupdate'ować szybko, bo wiadomo, kieruję, nie mogę takich rzeczy robić. No. I tyle, moi drodzy, tyle. Dostałam komplement, że ładnie wyglądam, więc jakby I'm so very happy. Dobra, jestem właśnie w swoim starym mieszkaniu. Ostatnie nagranie z tego pokoju. Trzeba iść po ostatnie nagranie z kuchni, gdzie zazwyczaj zaczynałam te vlogi. Tak. Ostatni raz tutaj jestem. Jakby cieszę się bardzo, jakby nie będę w ogóle zaskiła za tym miejscem, jakby. Skręciłam szuflady. Więc tak, po wielu staraniach, nerwia, kurzania się, jest to. Wzięłam się za montowanie tego vloga, którego oglądacie i stwierdziłam, że to jest strasznie chyba chaotyczny vlog i strasznie mu pokazałam, powiedziałam, więc teraz wam pokażę, jak to wygląda, bo mam już. Ogólnie się pakuję, bo zaczęłam vloga z wyjazdu, więc teraz wam pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej w pokój. Mam widok, jak wchodzimy. Mam szafę, która już była, jakby miałam ją malować na biało, ale stwierdziłam, jakby okej, okay. Niech zostanie jak jest. Tu mamy toaletkę, którą składałam. To jest walizka, w którą się pakuje. I tu też rzeczy na wyjazd. To jest komoda, która też składam w jakimś vlogu. Moje łóżko. Łóżko Miśka. Skrzynka na zabawki Miśka. Znaczy się taki koszyczek. O. No i tu moje książki. I to właśnie tak wygląda. No tu nie jest cały ten pokój jakby skończony. Tu jest pusto, tak ogólnie jest pusto. I pewnie będę dokupywała różne jeszcze jakieś tam rzeczy. Chcę tutaj za mną, żeby było takie lustro, jakąś roślinkę chciałabym, no i zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało po kilku miesiącach, bo no bo właśnie tak. Dziękuję bardzo, jeśli dotrwaliście do końca tego vloga, bardzo się cieszę i tyle. I tyle, kochani. Pa!